Być Marilyn Monroe to nie znaczy być aktorką. Ona była świetną aktorką, ale to nie jest jedyny typ. Myślę, że Marilyn Monroe była najłatwiejsza, bo łatwo ją było naśladować, przynajmniej w tym takiej zewnętrzności. Brigitte Bardot była, no, była zbyt piękna. Proszę sobie wyobrazić, że z każdej z nas można zrobić Marilyn Monroe, a już Brigitte Bardot nie. Nadal jest pani nieśmiała? Pewnie, że tak. No już umiem nad tym zapanować i umiem udać coś, nawet jeżeli sytuacja jest krępująca, to potrafię z tego jakoś się wydostać czy okiełznać tę moją nieśmiałość, ale ciągle się mam jeszcze wiele innych wad, które mnie jakby dyskwalifikują jako osobę pracującą w tej branży. Ja się łatwo wzruszam, ale ja myślę, że nie jestem osamotniona. Większość aktorów jest nieśmiała, a aktorstwo pomaga. Bardzo długo się rumieniłam, też mnie to peszyło, ale teraz się nie rumienię. No ja nigdy nie czułam tych pięknych pantofelków na sobie. Ciągle się zmagałam ze swoją nieśmiałością, ze swoją urodą. Nigdy nie wierzyłam w swoją urodę. Zawsze dążyłam w związku z tym do charakterystyczności, chociaż obsadzano mnie w amantkach widocznie. Inni widzieli mnie jako amantkę. Ale nie, nigdy nie byłam Kopciuszkiem i nigdy nie byłam Marilyn Monroe. Bardzo się cieszę. Gdzie był zawsze pani dom? W make-up busie filmowym czy w garderobie teatru? Garderobie, w teatrze. Tam jest ciepło i przyjemnie i wiem, że za chwilę będę mogła wyjść na scenę i sobie coś popróbować według własnego gustu. Za chwilę będę miała do czynienia z tekstem, który nosi w sobie prawdziwe wartości i no i będę mogła się skonfrontować z publicznością, która jest też po drugiej stronie, to też jest mój partner, który mnie słucha albo nie słucha i to ode mnie zależy, jakie są relacje między nami danego wieczoru. Czyli rodzina też w teatrze, taka służbowa rodzina. Tak, no i się bardzo, to są inne przyjaźni. Przyjaźń na planie filmowym trwa krótko, tyle ile trwają zdjęcia. Natomiast te przyjaźni teatralne wynosimy też poza teatr. Spotykamy się, rozmawiamy. No, o czym innym się zupełnie rozmawia w teatrze, o czym innym na planie filmowym.